Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w grze Dicey Dungeons. Odcinek trzeci, postać numer 3. I cóż, rozpoczynamy wszystko. I tak jeszcze tylko słowem wstępu dla tych, którzy chcieliby zobaczyć zwykłego złodzieja. Przy okazji, czemu to jest po angielsku? Po polsku. Coś się zepsuło. Od razu lepiej. Ale tak, dla tych, którzy chcieliby zobaczyć złodzieja, to od razu powiem jedną rzecz. Na to przyjdzie jeszcze pora. Póki co właśnie idziemy do złodzieja, do jakiegoś złodzieja do robota. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bo powiem wam szczerze, robot to już jest ta postać, która mocniej nagina reguły. Ale mniejsza o to. Po prostu przeczytajmy wstęp i przejdźmy do rzeczy. Nasz kolejny uczestnik wytrwale pracuje, wytrwale gra, ale przede wszystkim wytrwale próbuje. Może nawet zbyt wytrwale? Ale nie nam to oceniać. Zamiast tego powitajmy... robota! Ura! No to jazda. Dzięki ci, pani losu. Nie mogę się doczekać, żeby rozpocząć tę podróż ku lepszemu ja. Co pragniesz wygrać? Chcę pozbyć się potrzeby snu. Że co? Mając dodatkowe 8 godzin dziennie, mógłbym naprawdę wydobyć z siebie to, co najlepsze. Dlaczego po prostu nie zagrasz nieśmiertelność? Miałbyś tyle czasu, ile tylko byś zechciał. Badania pokazują, że osobista przemiana jest trwalsza, jeśli zaczyna się od małych kroków. Następnym razem zagramy nieśmiertelność. Mój drogi, nie będzie następnego razu. Postaraj się wyciągnąć jak najwięcej z tego. No to do dzieła. No. Więc jesteśmy tutaj i no. Już początek przygody robotem jest trochę inny, bo jak zapewne widzicie... O, niestety kursor mam wyłączony, nie wiem czemu, ale mniejsza. Pod wskaźnikiem życia mamy tym razem CPU, nie kostki. Jak działa CPU, przekonacie się za chwilę, a póki co jeszcze zobaczmy postrzenie startowe. Dmuchawka, jak widzicie, takie trochę meh. Powiedzmy sobie szczerze. Ale i tak, wielokrotnego użytku, więc nawet fajne. I miotacz plazmy, max 5, zadaje obrażenia. Więc mając takie rzeczy, idziemy na walkę, zaczynając od magika. No i tutaj zobaczycie, jak działa to wszystko, bo u robota jest to całkowicie odmienny niż u reszty, ale zanim coś to magik. Nieparzysta daje mu 3 tarczy, parzysta zdaje 5 obrażeń. No więc tak, grając robotem, żeby dostać kostkę, klikamy oblicz i dostajemy kostkę. Miałem wrzucę tutaj od razu. Następnie, jak widzicie, wskaźniki działa 1. Klikając ponownie, znowu dostajemy kostkę. No i tak dalej. No, natomiast w momencie, w którym... No, jak tutaj, dojdziemy za wysoko, dostajemy błąd, wszystkie nasze rzeczy znikają i tyle. Gdybyśmy jednak trafili idealnie, to... A co ja będę zdradzał, zobaczycie, jak już trafimy idealnie. Co znając moje szczęście się nie zdarzy. Okej. No dobra. Nie, jak mówiłem, się nie zdarzy, bo na koniec zawsze musi wyskoczyć piątka. Przynajmniej powoli jakoś sobie radzimy chociaż tą dmuchawką. I teraz tak, 4. Okej, dobra kostka. I może to nam zepsuć wszystko, jeśli kliknę oblicz, ale zaryzykuję. Dobra. 4 tutaj, 3 tutaj i 4. Dobrze, że klikunce. No, jak widzicie, nie ma szans, żebym dostał prawidłowy wynik, bo gra mnie nie lubi. Jednak nie ma co się przejmować. 1 i 4. Dobra, wygrywamy. A pomiędzy ten fakt, to jednak nie. Widzicie, robot nie jest aż taki zły. Ale już inny niż to, co było wcześniej. O nie, celowałem słowo magia, a wyszła raczej tragedia. Ja. No, a trochę masz rację, drogi magiku. Chociaż aż tak źle chyba nie było. I teraz co mamy? Oszustwo. Nieparzysta, zwiększ zasięg jackpota w tej turze. No, i właśnie tutaj mamy już pierwszą rzecz, która modyfikuje naszą ilość rzutów potrzebną, żeby właśnie trafić. Do tej pory musimy mieć wartość... no, idealnie. Wartość 9. To jako szóstka jedna, czego nie możemy użyć. Natomiast teraz, jeśli byśmy trafili na nieparzystą, to... my mogli sobie to obniżyć w jakiś sposób. I wracając jeszcze do wszystkiego, jeśli byśmy trafili idealnie w 9, to będzie ten obniżony wynik.
to po prostu byśmy dostali efekt tak zwanego jackpota, którego można też w ten sposób sobie aktywować, ale nie chcę. I jackpot to są bardzo fajne efekty, jak widzicie, nieparzyste i to zwiększa zasięg o jeden. No. Mimo wszystko nadal dostaję zbyt wysokie wartości, żeby to się udało, więc ja. Oczywiście pewnie przez to, że będę tak sobie oszczędzał moje autorzuty, to nigdy się z nie uda. Jeszcze tutaj padnę, ale ja nie mam zamiaru zmieniać zdania. Jak będę oszczędzać, to będę oszczędzał. No, mnie akurat się udało na styk. Bez autorzutu. Chociaż szczerze, to było głupota, żeby go nie używać, bo i tak lada moment go dostaniemy. No, i teraz otrzymujesz dwa dodatkowego CPU. Ja ci mówię z procesora. I no właśnie, zamiast kostek zwiększy nam się zasięg i... Co my tu mamy? Driada, kichacz i błazen. O, dobrze, więc zaczniemy od driady. Później pójdziemy na kichaczu, na końcu błazen. Chyba. Chociaż nie... No, może tutaj drugi będzie błazen. I tak, tutaj driada. Mógłbym niby użyć autorzutu, ale... Póki co nie mamy aż tyle rzeczy, które mogą wykorzystać z tego rzutu. Korzystać z tego rzutu w odpowiedni sposób, żeby autorzuty się opłacą. Bo z doświadczenia obserwatora Dice Dungeons jestem świadom, że najczęściej autorzuty generują mnóstwo małych kostek. No, a szczerze mówiąc, póki co mnóstwo małych kostek, niby możemy wrzucić do dmuchawki, ale czy to się opłaca? Moim zdaniem nie. Oj, proszę, mamy jackpot. Nawet bez żadnych specjalnych rzeczy. Więc tak, jackpot działa w ten oto piękny sposób. Lecz się za 3, jeden dodatkowy rzut kostką, albo zadaj 5 obrażeń. Nic wielkiego, ale przyjemne, więc zadaj 5 obrażeń, no i możemy próbować ponownie. Tak, jedynka i tutaj niestety trucizna. Trochę nas to poradni, ale nie sądzę, żeby to było aż takie niebezpieczne. Dobra, jedynka, teraz poleci w to, czwórka. O... Dobra, jeszcze nie możemy zepsuć, kolejna czwórka. Okay. No i szóstka, czyli by się zepsuło, jak widzicie, ale dobra. No spokojnie, tak to działa. Driada nadal nas bije. I tak. Chyba będę zmuszony użyć autorzutu. Idealnie. Chyba tak, to będzie bezpieczniejsze niż liczyć na szczęście. Więc tak, nawet nie będę czekał. Autorzut nas uratował w tym momencie. Sprawda straciłem większość życia, więc pewnie i tak padnę na moment, ale tak. Przynajmniej potencjalnie uratował i mechaniczne ramię. Zadaje jedno obrażenie plus jeden w każdym rzucie. Korzysta. Potężny przedmiot, po prostu dosłownie. Walcząc z błaznem, zaraz wam to pokażę. Błazna powinniście kojarzyć z pierwszego epizodu. Nic się nie różni. Przy okazji, o, to znowu ty! Chwila, to była inna ogromna kostka. Cóż, wszyscy jesteście tak samo zgubieni, więc nie ma sensu uczyć się waszych imion. No, i w sumie nie wiem, czy jest sens w ogóle cokolwiek pokazywać, no, błazen jak błazen. Dobra, 4, 6 i jak widzicie, teraz już to ma 3 obrażenia, bo z każdą kalkulacją zwiększałem się o 1. Mógłby zaryzykować tutaj znowu o jedynkę, ale nie, wolę nie ryzykować, no, jak widzicie, bym szła piątka, więc i tak. I to przeszkodziło. I proszę, puknięcie. No jak widzicie, teraz jest już groźniejszy. W końcu zdaje obrażenia. My jesteśmy skoro śmierci. I teraz puknięcie przy tyczek, puknięcie. Niedobrze. No naprawdę, nie chcę tutaj wsiać paniki ani nic, ale potencjalnie możemy tutaj na walce z nim zginąć. I przy okazji, całe szczęście, że udało się tak to szukać systemowo. Leczenie za 3. Tak. O, niedobrze. Niedobrze, dostajemy dużo obrażeń. O, autorzut. Nawet nie będę czekał. Autorzut, ratuj. No gorzej to być nie mogło. Naprawdę. Gorszego autorzutu nie mogą dostać. Okej, okay, yeah. Ja, nie, nie. To z moją głupotą z tym autorzutem teraz prawdopodobnie zginiemy. Zdaje 8 obrażeń. Na życie. Maksymalnie mógł się wyleczyć za 6. Ile on miał tam?
Zaryzykuję. No. Pierwsza przegrana. I akurat robotem. Ale szkoda, bo błazen zawsze wydawał mi się słaby, no i przegraliśmy, odblokowaliśmy wynalazcy, czwartą postać. Jednak nie będę pokazywał wynalazcy, nie ma mowy, najpierw musimy wygrać robotem. Więc tak, za chwilę się tym zajmiemy, tylko... muszę jak zwykle zrobić cięcie, bo właśnie te momenty mnie wołają. No i witam ponownie. Niestety przerwa była dla mnie bardzo długa, więc jeśli zacząłem ostatnio jakiś wątek gadać, to przykro mi, nie pamiętam już co tam mówiłem. Ale ruszymy z powrotem i... no, rozdziały. Różne rzeczy, ale o tym też nie będziemy teraz gadać. Powstanie robota. Gramy ponownie, może tym razem nie zginiemy. I okej, brawo dla nas, dla naszego niedawnego uczestnika. Miło ci widzieć, teraz i na wieki wieków. No, oczywiście. I teraz mam wilczka i robobota. Okej, zaczynam od robobota, standardowo, bo tam jest ekwipunek, więc no. I nic się nie zmieniło, więc liczymy, liczymy i teraz tak. Jeszcze możemy spokojnie, piątka, super. To tutaj, tak, nic z tym nie zrobimy. Oczywiście, że błąd. Bo nie ukrywajmy, w większości sytuacji będziemy dostawać błędy. Oczywiście. Oczywiście. No i jeszcze dostaniemy 6 obrażeń. A niestety. Chociaż nie jest to aż takie złe z perspektywy tego, co się ostatnio działo. O, dziwne, nie zdało obrażeń? Jedną szóstkę rzuciłem. Okej, teraz już jest trochę niebezpiecznie. Okej, dobra, ciekawa sprawa, jeśli rzucę to szybciej niż się ten, jak to się nazywa. O, niż się to naładuje. Wiem skąd się ładuje, to w sumie można w ten sposób tak zrobić, to dopiero w następnej turze wystrzeli. Ciekawa sprawa, dobra. Ale nie przejmujmy się tym, udało się, wygraliśmy jakimś cudem. Ponownie oszustwo. Mam 9 życia. Autorola, czyli automatyczny rzut. Ta wilczka od razu. No i ponownie oszustwo. Autorzuta od razu użyję. Powiecie, no ostatnio strasznie z tym oszczędzałem, potem się skończyło, się skończyło. Zrobimy tak. Okej. No i raczej już to powinniśmy zginąć. No, zrobię hał, hał, hał. Ale nie zaatakuję. Tym samym co by się nie trafiło, miotacz plazmy i dziękuję bardzo, wygraliśmy. Hej, 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 jak zobaczysz mojej mamy, możesz ją pozdrowić? Bym tak ja, ale jest strasznie wielka i ma ostry kły. Okej, dobra, dobra wilczek. Eda masz pamiętał. No i przykazy proszę, drugi, życie, CPU, wszystko standardowo. Walka. Pirat na końcu. Bo w tej czardzie otwieram sklep, Dryada otwiera nam skrzynkę. Więc pirat na końcu będzie otwierał niczego w sumie. Dobrze. Czarodziej, dobrze nam znany kolega. Rzucający... a, jak to się nazywa? Inny efekt na każdą wartość kostki. O proszę. O proszę. Akurat się udało. No dobra. Ja jakoś nie potrzebuję leczenia, to szczęśliwy strzał i... no zobaczymy jak to wyjdzie. A póki co jedynka. Pierwsze dwa rzuty to będą jedynki. Dobra. Okej. I idealnie. Piękna, po prostu piękna sytuacja. I teraz czwórka to jest 5 obrażeń, 2 porażenia. No, to jest akurat trochę wredne. Ale okej, jakieś to przeżyjemy. I... no nie wierzę, kolejny raz na styk. Dobra. Regeneracja. Wiem, że trochę głupio się może wydawać, ale... w ten sposób. I proszę, nawet gra nam to wybaczyła. Więc jej. Udało się. Po co to klikałem? Jezu, jestem głupi. Nie, ale... mówię szczerze, naprawdę, ja nie myślę. Ja nie myślę, to po prostu... jak mnie rozproszyło to wszystko, że tak, zamiast normalnie to rozegrać.
i w tamtej rundzie już wygrać. No nie, teraz ja klikałem, żeby stracić więcej życia niż to było warte. Ale coś, tak to jest, jak się człowiek rozproszy jakimiś pomniejszymi sprawami. I teraz zobaczmy, co my tu w ogóle mamy. Północny urok z 10 wyrzuci 2 szóstki. Może być, tylko nie mamy nic na szóstkę. Podwój wartość kostki i bliźnicze kości. Może być, ale nie mamy nic sensownego. Kryształ leczący. Biera. Zawsze jakieś leczenie, a jak widać u nas z życiem może być kiepsko. Więc zawsze jakaś tam szansa na mini leczonko. Ej, dobra, pierwszy rzut, szóstka. Jedyny rzut, który nie ma sensu dla nas. I czwórka. Dobra. No i tu akurat wiadomo, że będzie błąd. Okej, nie ma błąda. Wiem, że mógłbym ją bić szybciej, ale lepiej się poleczyć. Oj. Idealne rzuty. Dobra. Autorzut. 65, no. Mogło być lepiej. Mogło być naprawdę lepiej, ale nie. Więc tak, tak. I leczenie, czy obrażenia. Nie, jak będą obrażenia. Jeśli będziemy się wiecznie leczyć, to nic z tego nie będzie. Z drugiej strony, leczenie teraz jest bardzo potrzebne, bo inaczej zginiemy. Autorzut. Nawet nie będę czekał. Pierwsza rzecz, leczenie 2. Druga tak. Ja, tu mamy 5. Mogą się nie leczyć, bo teraz mogę tego nie przeżyć. Więc proszę, proszę, proszę i oczywiście znowu nie przeżyję przez swoje głupoty. Nie, to jest jakieś niemożliwe. Jeszcze raz. Trzecie podejście do robota. Może w końcu sobie poradzimy. Powitajmy ponownie naszego starego znajomego. Chwila, nie chodziło mi o znajomego, tylko o to drugie. Powitajmy ponownie naszego nieszczęsnego więźnia. Okej, okay. Wilczek ponownie i kosmiczny żołnierz. Zacznijmy od żołnierza, tak jak standardowy schemacik. Nic zadać, nic mówić. Jeśli jeszcze raz mi się to nie uda, to powiem szczerze, że już się poddaję i po prostu nawet nie wiem, czy bym robił przebieg na lasce, czy nie. No tak, będąc całkowicie szczerym, to trochę tracę wiarę w sprawiedliwość tej gry. A chociaż dobra, teraz tutaj dla odmiany mam po prostu idealną walkę. Nie stać mi ani jednego punktu życia. I przy okazji jakieś jeszcze ziół, boom, ale jazda. Ej, jeśli widzisz tą całą pozw ode mnie, panią księżyc, myślę o nim każdego dnia. Panią księżyc, myślę o nim każdego dnia. Okej, trochę dziwne. Albo pana księżyc, nie wiem. Wydawało mi się, że on był panią. O nim trochę dziwne. Okej, mała tarcza. Tutaj trzy tarczki, max 3. Gorsze to niż oszustwo. To tam było, co zwiększało nam zasięg jackpota. Ale wiecie, zawsze coś, więc tak, szóstka. Super. Dwójka. Nie wiem, tarczki i jedynka. No idealnie. Cały ty jedno obrażenko. Dobra, jakoś to będzie. O, niedobrze. 8 obrażeń, oczywiście. Zmienimy za 6. Okej, piątka. Dziękuję bardzo, do widzenia, wygraliśmy. Oj, okej, nie trzeba tu nic mówić, to już było. Lecimy, lecimy i... Janek, Starogłowy oraz Błazen. Układ taki sam jak poprzednio, ale inni wrogowie. I dobra, przynajmniej będziemy mieć okazję zemścić się na Błaźnie za to, co nam ostatnio zrobił. Okej, dwójka to tarczka. Jedynka przeczeka. Dwójka przeczeka. No, okej. Póki co może być i max 4, no. Jedno mniejsze niż 4. Okej, tarcza z max 2, oczywiście jeszcze zarzucę, bo czemu nie? Piątka tutaj, idealnie. I dwójka tutaj. I jedynka tutaj. I jedynka tutaj. Okej, okay, rozumiem. Gra będzie nas po prostu dręczyć powolutku w tym wszystkim. Jedynka, no oczywiście, że tam. Dobra, no oczywiście, że tam, bo nic innego z szóstką nie zrobimy. Dwójka,
na targ, to niech będzie. Jedenka tu, tak, tak, no. Ładnie tarcze gromadzimy. W sumie to nam nic nie zrobi, bo osłabi dwa ekwipunki, ale no, mamy wystarczająco dużo tarczy, więc nie jest tak źle. No i wykończyliśmy zwycięstwo. Ładnie. Przynajmniej teraz. I dobrze. Teraz tak, sklepik, co nam oferuje. Bliźniacza kość. Kolczasta tarcza za duża. Oszustwo. No, oszustwo. Prawdopodobnie później wezmę, ale póki co idziemy zemścić na błazenie. O, chyba faktycznie, tak wydawało mi się, że tak jest, a teraz to ma potwierdzenie, on ma jakąś inną muzykę, jak się z nim walczy. O, to znowu ty! Ja, była inna ogromna kostka. Cóż, wszyscy jesteście zgubieni, więc chyba nie ma sensu słyszeć waszych imion. A, czy on powtarzał swoje teksty? Dziwne. Okej, szóstka, no. Piątka. Idealnie. Mocny start. Gorzej, że on ma 5 czyli 6 obrażeń. Też mu właśnie. Ale tak, nie ma przebacz. Auto, rzut. 6, 4, 1. Mogło być lepiej. Tutaj, 1. Tutaj, 4. Tutaj. I to tutaj, dobra. Jest ok. No i teraz zadaję wyjątkowo więcej obrażeń. O jedno. Nie jest dobrze. Ale może jeszcze sobie poradzimy. Dobra, czwórka. Dawniej będę czekał tutaj. Mam 6. Może się zepsuć, ale zaryzykuję. Dobra. Warto było. Na 3 tarczki. To tutaj. I się nie udało. Ale przynajmniej jesteśmy chronieni przed jednym sztyczkiem. Dobrze, tylko że ma też inne i wszystkie oczywiście jest w stanie aktywować. Autorzut. Chyba będę zmuszony go użyć. Albo nie. Albo nawet nie. Na pewno jeszcze żyjesz? Ten program ma dość sztywny format, a przeżywanie z reguły do niego nie należy. No cóż. I awans, jej. I teraz mamy dwie bardzo fajne rzeczy. Długi miecz oraz Ultima. Ultima zdaje obrażenia po prostu podwójne przy jackpocie. Potężne, super fajne. Ale no... Zadaje obrażenia niewrażliwość na błędy. No, to moim zdaniem jest lepsze. Jednak... przez to, jaką mam parę pecha, wezmę Ultima. Wolę zaryzykować właśnie z tym, żeby jackpoty były zabójcze, niż brać coś, co... Pewnie był w ok, mechaniczne ramię, fajne. I teraz już na pewno biorę oszustwo. Proszę, jaki piękny kuneczek. Oczywiście sędzia mu niektóre rzeczy powymieniał później, ale tak. No i dobra, mamy pianka, z którą będziemy się bić, oczywiście. Teraz tak 3. 5. Tak, czy warto w ogóle jeszcze korzystać? No dobra, zaryzykujemy. Nie, nie było warto. Ale trudno się mówi. Całe szczęście dwie parzyste, więc ta jedna kostka podpalona. Okej, wszystkie tutaj, pizza. Nie, to nie ma sensu. Niby tutaj jakiś jedynkę rzucić tylko. To ma sens. Nie. Zaryzykuj, tak. No, i dwójka. Blisko było, ale niestety. No i niestety, tym razem jest jeden nieparzysta, jedna parzysta. Krajne końce obu formatów, ale dobra. Jest źle. Teraz jest źle, chociaż... Kropnie nie, nawet jest bardzo dobrze, bym powiedział. Dobra. Dziękuję bardzo, wygraliśmy. W tym bloku jest miejsce tylko dla jednego sześciennego potwora, czyli dla mnie. Tak, tak, pianek, tak. Bo tu jesteś sześcienny, wcale nie jesteś stożkiem okrągłym, czy czymś innym jeszcze. Jakimś stożkiem, co się nazywało inaczej, walcem. Bo walc, tak. No zresztą mniejsze z tym już... Już po prostu mi mózg nie pracuje momentami. I okej, czarodziejka daje kowadło. Czarodziej daje... skrzynkę. Najpierw do skrzynki, żeby potem nie żałować ulepszenia. Okej, 2, 5, super, piątka tutaj. No dobra, teraz tak. Musimy jeszcze raz i się nie opłaciło. Ale tak, ryzyko.
Niedobrze, niedobrze, ma już jedną kostkę więcej. Takie rzeczy nigdy nie są niczym dobrym. Jedynka, okej, dwójka, okej. Tam się robi niebezpiecznie. Ale teraz zrobimy to standardowo, jedynka tutaj. Dwójka poczeka tutaj, czwórkę mogę już chyba zarzucić na miotacz plazmy. Kolejna dwójka. Mała tarcza, żeby cokolwiek dostać i błąd. Smutne. I chyba to mechanicznie na mnie chyba wyrzucał zawsze, gdy blisko limitu. Ale okej. Z dobrej strony przynajmniej dwie dwójki wyrzucił, więc to, że dostał to wszystko, co to nie zmienia. Najlepiej. Najlepiej po prostu. Dobra, zakończymy to szybko. Mogą się niby regenerować inne rzeczy, ale nie ma co ryzykować. Lepiej brać pewniaki i się potem cieszyć. A tutaj mamy stała wypłata. Użyj dodatkowej umiejętności jackpotowej. Fajne. Ale powiedziałbym no. Póki co przynajmniej. I zajmijmy się w takim razie bardziejką. Zaczynając od czegoś takiego. 6, 5, może być. Dobra. 5-3 czy szczęśliwy strzał? Szczęśliwy strzał, powiedzmy. 1, 5. 5 nieprzyjemne. 1 przerzucony na 5 lub... Właśnie za takie rzeczy, co tego nie lubię. 4-4-3. To daje nam 8. 8. 3 to na dolnie. O. Niedobrze. Trudno, otrzymam to obrażenie. Otrzymam to obrażenie i jeszcze zrobię szczęśliwy strzał. No, innej opcji nie było. A teraz mam awans, więc widzicie, nie ma problemu. Dodatkowo CPU, super. Kowadło. Dmuchawka, jak widzicie, staje się naprawdę porządna, moim zdaniem. Nawet chyba jemu lepsza. Miotacz plazmy, może szóstki, ale nie. Matarczka ma plus 1. Chociaż się takim długim chyba zmienia. Tutaj dowolną kostką, no super, ale nie wiem. Tutaj plus 2. Moim zdaniem dobry wybór. Zasięg o 2. Natomiast ostatnia rzecz, stała wypłata, użyj wszystkich dodatkowych umiejętności jackpotowych. Ciekawe. Ale z tych wszystkich rzeczy chyba... Będę musiał jeszcze pomyśleć, co chciałbym najbardziej użyć, a póki co idziemy na ogniemistrza. I cóż, dzisiaj jesteśmy w połowie rozgrywki, będąc już... Jeśli chodzi o długość odcinka, w momencie, w którym zazwyczaj no, kończyliśmy już wszystkie przebiegi. Oczywiście jedynka, tak. Kolejna czwórka. Zaryzykuję. Oczywiście, że 6. Parzysta, parzysta, no dwie dwójki. Nie najlepiej, nie najgorzej. Ale przynajmniej nam ładuje auto rzuta, więc ja, zawsze cokolwiek dobrego z tego wynika. Czwórka, trójka, szóstka. Ej. Ta runda i tak będzie skromniejsza. Rozegram to w ten sposób, nie ruszając podpalonych kostek. 6, 4, kolejne 10 obrażeń. Gra jest naprawdę brutalna. Tam. Ej, kolejna szóstka. Nie, za duże ryzyko tym razem. Naturalnie zrobić autorzut, dziękuję. Bez... szczęśliwego... Tak, damy radę. Więc regeneracja, zawsze te 3 punkty życia podleczyć. I... cyk, myk, pokonany. Jest dobrze. A póki co zobaczmy jeszcze, co oferuje sklepik. Oczywiście poza jabłkami. Warto po aktywacji zadaj obrażenia, dodaj swój status. Rzuć dowolną kostką. Dowolną czterkowską, by aktywować co? Chyba nie do końca rozumiem. Czterema kostkami. Nie. Nie zapowiada się to aż takie dobre. Zawsze lepsze to niż miotacz plazmy? Może. Dobra, wiecie co, ulepszym ultimę. Zawsze będę mógł użyć tutaj jakiekolwiek kostki, żeby zadawać dużo większe obrażenia. I upadł chyba. Nie, nie jest identyczny, tam było więcej tych tutaj u dołu. Ale okej.
bałwan, słoik, wilkor. Oczywiście zaczynam od bałwana, chciałem powiedzieć, ale nie, poszłam na słoika. Jak na złość. Aj, czasami gubię się trochę w tym sterowaniu. Ale bardziej to gubię się w swoim właśnym kursorze myszy. W sterowaniu. Dobra, to tutaj, to tutaj. A, ryzykować, dobra. Okej, okay, ryzyko się płaciło i to bardzo. Tak. Tak. I teraz to. Tak. I tak. Można ci uda zanim coś większego zrobi. No oczywiście, że nie. Robi zadać jeszcze jedno obrażenie. Bo jakby inaczej. Po prostu gra by nie była sobą, gdyby mi nie zadała obrażeń przy każdej możliwej okazji. I tak wiem, że mogłem pokonać jackpota, żeby się wyleczyć, ale. Nie. Jeszcze bym stracił więcej życia przez to. I dobrze. Teraz bałwan, potem wilko. A na końcu stragan wymienny. I tak, bałwan, podatność na ogień, nic szczególnego. Obliczaj robocie. Tak, nieparzysta jedynka tutaj. Trójka, w sumie na tarczę niech idzie. Czwórkę tutaj trzymamy, zaryzykuję, dwójka. No. Zadaj obrażenia. Zadaj obrażenia, tak. I dobrze, że to zrobiłem. Bo był błąd, jak sam widzicie. Teraz jak nieparzysty, nieparzysty, no, no nie ma nieparzystych, okej, okay, tym razem gra się trochę odpłaciła za to swoje zadanie jednego punkta obrażenia, które narzekałem. Ale trójeczka na bok, bo to jest nieparzysta, to jest lepsza, więc tak, to tak. I ryzykujemy. Idealnie piątka. Dobra. Leczenie czy nie leczenie? Nie, zadajemy obrażenie i tak jest dobra sytuacja. A teraz stracimy aż dwa punkty życia przez to, że mamy tarczkę. Pierwsza kostka to będzie gwarantowana jedynka. Ale no. 1, 2, 3, 5. Okej, okay, piątka. Tak. Dwójka, tak. Piątka, tak. Nawet nie będę myślał o leczeniu czy coś, bo nadal jest tylko kilka punktów, a mam pełno jabłków. Po prostu właśnie skupmy się na tym, żeby wygrywać. Czekoladowe ciasteczko, bo któż następny atak? Załatwione. No i w sumie jabłki będą takie trochę niepotrzebne, więc zobaczmy co ona chce. Miotacz plazmy w zamian za piłkę do żonglowania. Zadaj obrażenia, weź taką kostkę. Czemu nie, stoi. Kurde, piłki są... Przepraszam, piłka jest trochę bardziej sztywna, ale wiecie. Rzucimy tam jedynkę, dostajemy dowolną inną wartość, która mam nadzieję nie modyfikuje tam tego wskaźnika. Więc zaraz się przekonamy. Okej, szóstka. O, no niebezpiecznie blisko. Bardzo nawet niebezpiecznie blisko. I mogą mnie ryzykować. Ale coś, no to, to jest cały robot. O to tu chodzi. A oczywiście miał dubla. Więc obliczaj, piątka, okej. Okay. Obliczaj, jedynka. Dobrze, przynajmniej zastrzeliłem klątwę. Tak, zaraz sobie czegoś tam zrobię. Tak, żeby ciastko było szybciej i się nie udało, więc no, nie będziemy płakać za zmarszy. No i znowu klątwa, jej! No powiem szczerze, że to już nawet się nie robi śmieszne nic. On ciągle po prostu ma te... tylko chociaż jednego dubla. No, dobra. Przynajmniej klątwa znalazła. Tutaj trójka, nic nie zrobię, dobra. Mogą zaatakować. I uwaga, uwaga, no widzicie? Znowu ma dubla. Woda teraz użył go na szpon. Kropnie, ale... to nie jest śmieszne nawet. To są takie... gra nawet nie ukrywa tego jakoś, że on ma farta czy coś. Nie, ona po prostu... daje mu gwarancję dubla w każdym rzucie. Oprócz jednego. Okej, teraz tutaj. Tak. Tak. Tak, idealnie. Teraz ultima, razy dwa. I wygraliśmy. Przekalkulowałem nawet nie kalkulując, więc w sumie tak idealnie. I teraz radiator zrzutu, licznik o... tyle, licznik plus jeden. Okej. Okay. I tutaj powiem szczerze. To zmniejsza nam wartość licznika, więc no... jak jesteśmy bardzo blisko, rzucam tu jakąś piątkę i spadam bardzo nisko. Ale to tak trochę nie ma sensu.
dajemy kostkę, żeby po prostu tyle zmniejszyć. Chociaż dobra, korzystać, możemy tylko korzystać. No a tutaj możemy podbijać sobie, jeśli jest sytuacja, w której wiecie, brakuje nam bardzo niewiele do zaliczania tego, czy coś, więc tak. I szczerze, za małą tarczkę tu nazywam. Mała tarczka oczywiście czasami miała swoje momenty, ale nie jest aż taka istotna i... Teraz jesteśmy ciężkie piętro. Kraken, szkielet, wikliniak, król szczurów. No. Naprawdę ciężkie piętro. Zaczynając od krakena, kończąc na... Królu szczurów, który się ma bardzo fartowne rzuty, to potrafi... No, ubić każdego. Szczerze mówiąc. No dobra, mniejsza z tym. Jesteśmy blisko limitu. Mogłem nie ryzykować. Po prostu zmarnowałem turę. No tak, zadaję teraz łącznie dwa obrażenia. I oślepi dwie kostki. Wiecie, oślepienie dwóch kostek takie, no niby okej, ale patrzcie. Oślepienie cel 13. Nie wiemy, ile wyrzuciliśmy, nie wiemy, ile wyrzuciliśmy. I nagle błąd. Więc tak. Tak pewnie będzie wyglądała teraz cała nasza walka. No. Na to wygląda. Zaryzykujemy tutaj. Okej, tutaj. Lądwa. Teraz. No dobra. I szóstka. Okej, czyli mieliśmy jakieś super małe wartości ciągle. Dobra. I polegać po prostu na wszystkim, co nam może pomagać. Żeby tylko sobie poradzić, ale jak widzicie, Kraken się rozkręca już. Będzie zadawał teraz, jak widzicie, bardzo dużo obrażeń. Naszą ostatnią nadzieją jest autorzut. Daje nam łącznie 12. Tak, nasz cel to było 13. Mam 6, czyli tu musi być łącznie 7. Może być 6-1 oczywiście, ale wolę nie ryzykować, więc tutaj może... Okej, to było coś pożyczyć z tego. Tutaj mamy klątwę na całe szczęście. Też tam wrzucę, co prawda, no i tutaj tak. Za dużo zrobić nie mogę. Jeśli o to za to chodzi, to... Szczęśliwy strzał, nawet leczyć się już nie ma co. Po prostu dwóch rund tak nie przeżyjemy. I okej, niby jakieś tam leczenie by było może zbawienne, ale... Okej, 3 lipniej, czyli to jest więcej. Ryzykujemy? Klątwa. Oczywiście. 3 lub mniej, ponownie. GG. Do widzenia. Do widzenia po prostu, no... No, o tym właśnie mówiłem. Gra po prostu nie chce, żebym to wygrał. To już naprawdę jest więcej niż tylko bycie wrednym. To jest więcej niż tylko pech. Nie, to już naprawdę jest jakieś takie zmowa gry przeciwko mnie. Więc cóż, no, nie udało się, smutne. Ale spokojnie jeszcze, będziemy do tego wracać, spróbujemy ostatecznie. Nie ma przebacz, nie odpuszczę. No a następne spotkanie, wynalazca. I tutaj... Ej, muszę wam powiedzieć, to będzie dopiero dzika rozgrywka, ale więcej nie będę coś spoilował, więc... Póki co to tyle, no i dziękuję wam bardzo za uwagę, więc do zobaczenia już niebawem w kolejnym epizodzie, no i trzymajcie się, hej hej!